Dzień dobry. Okej, siemanko, z tej strony Enzi i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody. Okej, siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj pogadamy sobie ze szwagrem, bo podobno wrócił coś tam we wiosce, gadają, że jakiś chlejus się pojawił, ktoś niby tam naprzeciwko zajezdni zaraz się wprowadził, więc zobaczymy, czy to faktycznie szwagier, czy być może jakaś inna tutejsza osoba, która też lubi sobie, powiedzmy, pobalować, nie? I ogólnie dzisiaj też mam dla was mały konkurs dla wszystkich fanów Minecrafta, serii Wiejskiej Przygody, ale o tym pogadamy później, gdy będziemy wybierać się w pewne miejsce. Tak więc najpierw wybierzemy się zobaczyć, czy to faktycznie szwagier się tutaj wprowadził, a potem opowiem wam trochę o konkursie i jak wygrać tutaj pewne minecraftowe figurki. To chyba będzie ten dom zaraz tutaj naprzeciwko tej zajezdni, ale kuźwa, toś to jest jakaś wyjebana chata, że tak to brzydko ujmę. Ponieważ to... Nie no, to willa szwagra to faktycznie chyba jest jego do... Czoła ma telewizor? O co tu chodzi, jak on się ustawił? Nawet ma tutaj dla ptaszków wodę do picia. Ma skrzynkę pocztową! No posrało go. Nawet ma dzwonek. Dzień dobry, halo. Szwagier? To znaczy to... Mój szwagier? Halo? Gdzie on jest? Gdzie on się schował? Czekajcie, może spróbujemy wejść do środka. Halo? Stary, to ty? Nie k***a, twój stary. No toć pewnie, że ja. Stary, kurde, jak wysiadaliśmy z pociągu, mieliśmy razem wsiąść w taksówkę i pojechać do nowej wioski, tam zamieszkać, dogadać się i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi, bo z poprzedniej nas wyrzucili. Ale, stary, kuźwa, zaraz po wejściu do taksówki już ciebie nie było, gdzie ty zniknęłeś mi? Gdzie byłem? No na dupy poszedłem. W ogóle, stary... Skąd ty masz te wszystkie rzeczy? Lampy, kuźwa, nawet masz telewizor, nawet masz radio. A nawet nie potrafię się nim posłużyć, nie potrafię tego wyłączyć. Stary, zrób coś z tym. Chyba udało mi się to naprawić. Nawet masz telewizor, ty, powiedz, skąd ty to masz? Nie uwierzysz, ale laska zabrała mnie do domu pod niebem. Gdzie? Tamto? Tam? Przecież tam nic nie ma. No, teraz to faktycznie już nic nie ma. Dobra, to wiesz co, ja przejdę się tam zobaczyć do góry, czy tam jeszcze coś może zostawiłeś. Może jakieś resztki mi się tam zostaną, kawałek dywanu. Ale kurczę, stary, ja mieszkam gdzieś tam na boku, gdzieś tam w malutkim kąciu jakiegoś łba z wioski, który nawet mówić nie potrafi. To jest masakra, a ty mieszkasz w jakiejś wypieprzonej willi. To jest całkowicie nie fair, nie, do tego wszystkiego jeszcze chlejesz. Tak, nawet nie potrafię się posługiwać twoimi drzwiami. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że będziemy musieli śmigłąć sobie tam do góry. Tam do... Nawet nie mam pojęcia, co to jest. Ale chyba kiedyś tam byliśmy na starszej wersji, więc zobaczymy, czy tam coś się pozmieniało, czy coś ciekawego tam znajdę. Najem się i zobaczę, czy będę miał się czym tam podsadzić, bo... Kurczę, nie wiem, czy mam... Nie wiem, czy mam jakieś bloki. No i niestety nie mam. Będę musiał sobie zrobić łopatę, pokopać, a w tym czasie w sumie mogę wam wtedy powiedzieć, jak wygląda cała sprawa z konkursem, nie? Więc zrobię sobie patyczki, zrobię sobie łopatę, i idę gdzieś tutaj sobie pokopać. Tak więc a propos konkursu. Do wygrania w tym konkursie będą nowe figurki Minecrafta. Teraz zdjęcie powinno wam się pojawić na ekranie, jak to mniej więcej wygląda. Czekajcie, wezmę sobie jedną taką paczkę. No dobra, mam to w ręku i jest to Minecraft Hangers. I z czego widzę, są to figurki, które działają także jako breloczki. Więc można to sobie przypiąć do plecaka, do kluczy, powiesić sobie w pokoju czy cokolwiek innego. I może nam tutaj dropnąć 10 rzeczy, które możemy zbierać do kolekcji. Na przykład może być to diamentowy Steve, jakieś tam koty. Może być to nawet portal do Netheru, więc ciekawa sprawa. Okej, tak więc ja to sobie odłożę. Okej, dobra, szybko poleciłem się jeszcze przespać. Takie małe cięcie. I dobra, co do konkursu, jak teraz wygrać? Tym razem nie będzie żadnego reflinka, nie trzeba będzie się nigdzie rejestrować. Jedynymi wymogami, które trzeba zrobić, to... To jest konieczność zostawienia łapki w górę. Po prostu, jeżeli nie zostawisz łapki w górę, to nie masz żadnej szansy, nie ma w ogóle opcji, żebyś mógł wygrać właśnie taką figurkę. I gdy zostawisz już łapkę w górę, możesz także napisać komentarz, ale to już jest opcjonalne. I jeżeli już ją zostawisz, to wbijasz na Facebooka. Link do Face'a masz na samym szczycie opisu. Wchodzicie na tego Facebooka, wyszukujecie najnowszy post, to chyba nie powinno być specjalnie trudne.
i ten post będzie tyczył się właśnie udziału w tym konkursie. Musicie tam po prostu napisać komentarz, obojętnie jaki, chodzi tylko o to, żebym potem mógł się jakoś z wami skontaktować, żebym mógł wziąć dane do wysyłki oczywiście, nie? No bo z komentarza na YouTubie to ciężko będzie mi to wszystko tutaj wziąć, a na Facebooku zawsze jakiś tam kontakt można sobie ogarnąć, tak więc jest to konieczne, żebyś wbił na tego Facebooka, tam zostawił obojętnie jaki komentarz, jaki tylko ci się podoba, nawet może być to komentarz, nie wiem, typu Grzegorzuka, nie? Tak więc zasady są chyba proste, każdy powinien sobie z tym poradzić, nie wybuchaj mi tutaj. O, wypadła mi głowa creepera, pierwszy raz w życiu, chyba sobie nawet ją założę. Oj. To ja zrobię? Ło, ale ich tam idzie. Okej, tak więc słuchajcie, zasady są proste, każdy może wziąć udział, więc konieczne jest zostawienie łapki, wbicie na Facebooka, napisanie komentarza pod postem, który właśnie tyczy się całego tego konkursu. Czekacie do następnej soboty, bo teraz jest czwartek dzisiaj. Nie, dzisiaj jest piątek, czyli czekacie do następnej soboty i wtedy na Facebooku także ogłoszę wyniki, kto wygrał. I może wygrać 5 osób, ponieważ mam 5 takich tutaj właśnie figurek. Więc są większe szanse, że być może uda ci się wygrać taką figurkę, no nie? Tak więc jeżeli chcesz wziąć udział, no to wiesz co musisz zrobić, zasady są proste, tak więc życzę powodzenia. Czemu ja wszedłem w ogóle do cave'a, to nie mam zielonego pojęcia, ale fajnie tutaj jest. Są to dosyć spore cave'y, jak widzicie jest tutaj bardzo dużo kuźwa tych surowców, nie? Muszę sobie tego nazbierać, nie wiem czy do czegoś mi się to przyda. Te tutaj takie jak ala diamenciki, a w zasadzie kwarc. Też nie wiem czy się przydaje do czegoś, z czego już się domyśliłem to większość surowców, które teraz mogę znaleźć tutaj na wyższych poziomach w kopalniach są do robienia różnych tam mechanizmów i tak dalej, więc tym też być może się zajmiemy już za jakiś czas, a tymczasem pójdziemy sobie tam na górę do tej wioski takiej latającej, bo szwagier mówił, że tam można coś znaleźć i on niby wziął te wszystkie rzeczy tam co ma w domu właśnie stamtąd. No nie wiem, zobaczymy czy tam jeszcze coś zostanie, chociaż wątpię. To jest szwagier, no prawdopodobnie, że tam splądrował, pozabijał wszystko i tam nic nie zostało oprócz podłóg. Chociaż pewnie podłogi też mógłby ukraść. Czekaj, wejdziemy sobie tutaj jeszcze ten kawałek wyżej. Okej, chyba powinienem trafić. Mam 64 bloki, nie wiem czy to mi starczy. To jest strasznie wysoko. Czekajcie, mam jeszcze 33. Zwykłe, no dobra, najwyżej będziemy skakać. No, coś wymyślimy. Może się uda jakoś tam skoczyć. Wysoko to jest, kurczę. Nie wiem, czy te 64 bloki mi starczą faktycznie, bo to jest bardzo wysoko, a ja mam lęk wysokości. Zaraz mogę dostać ataku. Okej, spójrzcie, dotarłem już na samą górę. I to faktycznie wygląda jak taka wioska. Są same tutaj zwierzaczki i tak dalej. Chcesz być latającą krową? Patrz. Ale fajnie, co? O, zniknęła. Nawet nie zginęła. No widzisz jak fajnie. Oj, chciałem cię tylko klepnąć, nie chciałem cię koniecznie zabijać. No ale trudno, jak już poleciałeś, to nic nie zrobię. Niech ten Iron Golem nie będzie mnie przypadkiem atakował. A nie, nie atakuje mnie. I chce dać mi kwiatka. Ty jesteś Nie jestem kobietą! Czy to jest coś ciekawego? Same płyty tak naprawdę. Nic ciekawego tutaj nie widzę. Cześć. Przelecimy wszystkie wioski tutaj naokoło, zobaczę czy coś może tutaj... O, są perełki. Są fajne buty z różnymi tutaj opcjami. Ciekawa sprawa. Tego nawet nie próbuję zabijać, wiem, że z golemu wypada dużo żelaza, ale... No kurczę, nie mam nawet chyba szans z nim za bardzo, żeby się bić. Podejrzewam, że zabiłby mnie. Już mam małe doświadczenie z poprzedniego... O, czekajcie, jest blok złota, fajnie. Szwagier coś zostawił jednak. No małe doświadczenie z poprzedniej serii, gdzie... Biłem się w świecie mrówków z takim właśnie i mnie pozabijali, więc ja sobie może odpuszczę. Tam widzę, że są jeszcze jakieś takie coś a la zamki, też zobaczę, być może tam coś będzie. No złaź z tego, bo otworzyć nie mogę. O, dobra. Trochę chociaż węgla zawsze się przyda. Będę ją na przepalanie. Wrócimy sobie do tej ostatniej, w ogóle świat tutaj cały widać. Ciekawa sprawa. Rendering musiałbym sobie trochę zwiększyć. Czy na mapie coś widać dodatkowego, gdzie mógłbym pójść, tak nie za bardzo? Cobblestone. Faktycznie, zajebiście. No szwagier się postarał, tam musiało być coś fajnego na pewno. Ale zostawił mnie sam kobel. Okej, polecimy tam. Jestem ciekawy, co tam znajdę. Tutaj są same seedy, więc to jest mi niepotrzebne. Nasiona w ogóle nie są mi potrzebne póki co, bo mieszkam w wiosce i to samo tam sobie rośnie.
Safarinet. Nie, tego nie chcę, to sobie podaruję. I tutaj. Chyba znalazłem blok złota. I te takie budynki. Ciekawe, co tam znajdę. Czy to jest po prostu taka wieża? Nic tam nie znajdę ciekawego. Nie, nic tutaj nie ma. To jest chyba jeszcze... Nie, to nie może być połączone z tamtym. Tam nie dojdę, tam jest tylko zboże. Więc nic, co mi do szczęścia potrzebne. Teraz będę musiał jakoś stąd zejść. W ogóle spodziewałem się, że znajdę tutaj coś, a okazuje się, że nie ma nic. I teraz musiałbym trafić do tamtego jeziorka. Ale czy ja trafię? Już kilka razy... Nie, oni nie trafili. Mam nadzieję, że ja trafię. Albo czekaj, chodź, jeszcze ty spróbujesz, co? Czekaj, zobaczymy, czy w ogóle jest możliwe, żeby tam doskoczyć. Czekaj, gdzie jest ta woda? A, tam, okej, to w tą stronę. No, leć! I? Oj, drzewo, no. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że mógłbym pójść tam, gdzie jest dirt i sobie po prostu to wszystko skopać. No ale po co iść na łatwizy, skoro mogę poczuć trochę adrenalinki i sobie skoczyć. To jest o wiele ciekawsze. I zrobimy to tak, że gdy chmura będzie na samym środku, to skoczę, nie patrząc w ogóle, gdzie to jest. Okej? Dobra. 3, 2, 1 i hop. Widzieliście to? Dobra, bo znowu już noc zachodzi. To jest strasznie szybko, ten cykl mija, dzień, noc. To jest masakra, bo ja nie mogę nigdzie iść, bo kurczę, zaraz będzie noc, zaraz będą potwory i tyle z tego wszystkiego będę miał. Iron Golem... Łohoho! Nie będę się z nim bił. Jak mi bułę walno, to po życiu od razu mi poszło. Nie, tutaj w ogóle nie ma opcji, żebym się z nim lał. Polecę do domu, bo... Gdzie mam dom? Czekajcie. A, dobra, już niedaleko. Kurczę, do... Pół życia od razu mi zeszło. Zaraz jeszcze potwory się tutaj uruchomią i w ogóle będzie masakra. Nie wiem, czy pójść do szwagra spać. No, nie jestem przekonany co do tego. Czy w ogóle szwagier jest w domu? Nie, nie będę do niego chodził. Ja wolę nie, ja idę do siebie, ja mam swoją chałupkę, nie będę u niego pomieszkiwał. Uchlejusa. Chociaż pewnie też go nie mam, mógłbym tam sobie po cichutku pójść do jego domu i... No i się przespać, tam widziałem, że ma łóżko z taką gondolą fajną. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze prześpię się u siebie w łóżku. Jeszcze deszcz zaczął padać. No nie, nie lubię deszczu, to jest... Okej, przespałem się. Nie ma nocy, nie ma deszczu. I wszystko jest okej. I słuchajcie, w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo odcinek troszkę już trwa. Jeżeli chcecie kolejny odcinek jutro, no to koniecznie zostawcie łapkę. Polecam wszystkim ten konkurs, którzy chcą wygrać figurki z Minecrafta. Już mówiłem, jak to tam wygląda. Wystarczy zlajkować film, wbić na fanpage'a, zostawić komentarz pod postem, który tyczy się właśnie tego konkursu. No i to tyle i trzeba czekać do następnej soboty. Tak więc, jeżeli filmik się spodobał, to koniecznie zostaw okejkę, napisz komentarz, subskrybuj mnie, jeżeli jeszcze tego nie robisz, wbiję na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc, siemanko, cześć, pa, pa.